teraz będzie dla nas mówił Maciej Jastrzębski. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Co tam, drogi panie, słychać na Bliskim Wschodzie? Co prawda na Bliskim Wschodzie nie słychać może muzyki, w każdym razie polityce, ale natomiast pewnym jest to, że do Sahary Zachodniej właśnie wkroczyły wojska marokańskie. I o tym pisze Al Jazeera. Następujący słów. Maroko podkreśliło, że sytuacja na przejściu granicznym w Al Karakarat, zwanym również El Gerguerat, to jest w niewielkiej miejscowości w południowej części Sahary Zachodniej, wraca do normy, pisze Al Jazeera. Ale cóż się tam stało? Otóż marokańskie wojsko weszło do El Gerguerat 6 dni temu pod wpływem próśb około 200 kierowców samochodów ciężarowych, których stało się niemożliwe pod wpływem blokad ruchu Polisario po marokańskiej stronie granicy. Marokański premier Saad ad-Din al-Othmani powiedział, że jego kraj zakończył budowę wału zachodnio-saharyjskiego w regionie pomiędzy marokańskim i mauretańskim przejściem granicznym. I teraz kilka słów o tym wale. Otóż wał zachodnio-saharyjski to system fortyfikacji o długości ponad 2700 km leżący na obszarze Sahary Zachodniej i południowo-wschodniego Maroka. Oddziela on okupowane i kontrolowane przez Maroko obszary Sahary Zachodniej od tak zwanej wolnej strefy, formalnie Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej, kontrolowanej przez niepodległościowy front Polisario. Ale Othmani powiedział we wtorek wieczorem agencji Reuters, że celem budowy wału jest ostateczne zabezpieczenie ruchu obywateli i handlu na drodze przez przejście graniczne w El Gerguerat na marokańsko-mauretańskiej granicy. Premier podkreślił obowiązek nałożony na jego kraj dotyczący zawieszenia broni przeciwko frontowi Polisario, dodając, że ostatnie wydarzenia były niczym innym jak podjazdami wojskowymi. Polityk powiedział, że marokańskie wojsko otrzymało rozkazy, aby odpowiedzieć na ataki Polisario i że długość wybudowanego wału nie obudzi obaw. We wcześniejszych wypowiedziach Al-Othmani podkreślił, że rozlokowane siły zbrojne Maroka w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze łączącej Królestwo z Mauretanią zostały wysłane tam w formie właśnie pokojowej, a właściwie w odpowiedzi na te piętrzące się problemy ze strony frontu Polisario. Premier dodał, że ruch ten ma powstrzymać właśnie front Polisario przed nękaniem użytkowników wspomnianej drogi. Ze swojej strony rzecznik prasowy ONZ Stefan Dujarric powiedział we wtorek, że misja ONZ stale otrzymuje raporty o wystrzałach, do których doszło w nocy w różnych punktach wzdłuż wału zachodnio-saharyjskiego. A teraz przenieśmy się na drugą stronę Afryki, do Sudanu, gdzie, jak poinformowała egipska armia, rozpoczęły się wspólne ćwiczenia egipsko-sudańskie, ćwiczenia wojskowe. Ruch ten ma na celu podkreślić zacieśniające się relacje dwóch sąsiadów nad Nilu, o tym pisze Al Arabiya. Ćwiczenia przeprowadzane przez egipskich i sudańskich komandosów oraz siły powietrzne są pierwszym tego typu wspólnym działaniem od czasów obalania sudańskiego autokraty Omara el-Bashira. Ćwiczenia mają miejsce w następstwie ogłoszenia przez prezydenta Donalda Trumpa, że Waszyngton usunie Sudan z listy państw sponsorujących terroryzm, co przyczyniło się do stopniowej integracji państwa z międzynarodową społecznością. Ten ruch wraz z decyzją Chartumu o normalizacji stosunków z kluczowym sojusznikiem USA na Bliskim Wschodzie, to jest Izraelem, przyczyniły się do realizacji egipsko-sudańskiej operacji wojskowej, realizowane pod nazwą Nilos Eagles One, czyli Orły Nilu. Ćwiczenia na terytorium Sudanu potrwają do 26 listopada. Manewry uwzględniają planowanie i przeprowadzanie działań bitewnych, a także akcje komandosów z zakresu misji poszukiwawczych i ratowniczych. Ćwiczenia są przeprowadzane w niespokojnym czasie dla regionu. Etiopskie siły federalne starły się z oddziałami regionu Tigray w minionym tygodniu. Konflikt, który wybuchł 4 listopada, doprowadził do śmierci setek osób po obu stronach barykady i wzbudził obawy przed wojną domową w Etiopii. Egipt wyraził rosnące zaniepokojenie budową etiopskiej tamy odrodzenia.
Kairo obawia się, że ukończenie projektu zmniejszy jego udział w wodach Nilu, ponieważ Błękitny Nil, na którym powstaje Tama, jako dopływ stanowi 80% udział w objętości Nilu Białego. Co więcej, Nil jest niemal jedynym źródłem wody pitnej Egiptu i zapewnia mu większość zasobów energetycznych. Ze swojej strony Etiopia zapewnia, że Tama nie będzie miała negatywnego wpływu na Egipt, Sudan i twierdzi, że projekt jest kluczowy dla jej rozwoju. A teraz słowem komentarza. Plan rozwojowy Etiopii zakłada, że kraj ten dzięki swej Tamie stanie się głównym eksporterem energii na Afrykę. Projekt jest tak kluczowy dla Etiopii, że jej rząd zakazał lotów nad wartą 4 miliardy dolarów Tamą odrodzenia. Dowódca lotnictwa Etiopii, generał major Ilma Meredasa, powiedział lokalnym mediom, że Etiopia jest gotowa bronić Tamy przed wszelkimi atakami. I na zakończenie Egypt Independent pisze o ciężkim losie filipińskich zespołów muzycznych w Dubaju. Bary hotelowe wzdłuż Dubai Creek opustoszały w wyniku restrykcji antykowidowych. Najbardziej cierpią filipińskie zespoły, takie jak ten pod wodą Erika Romana. Po tym, jak lockdown w Dubaju został zniesiony, wynagrodzenie frontmana zespołu zostało zredukowane o 65%, a członkowie jego zespołu stracili jeszcze więcej. Cytat. Dubaj jest martwy. Każdego dnia zachodzimy w głowę, gdzie znajdziemy kolejny posiłek, kolejną szklankę wody. Jak przetrwamy w tym mieście? Mówi Roman. Filipińskie zespoły od dawna zapewniały licznie zamieszkałym w Dubaju ekspatom muzykę rockową, rhythm and blues oraz popową. Jednak wraz z ogłoszeniem pandemii i wprowadzeniem obostrzeń scena muzyki na żywo umarła, a setki filipińskich muzyków walczy o przetrwanie. Pierwsze filipińskie zespoły muzyczne zyskały na popularności już na początku XX wieku podczas amerykańskiej okupacji na archipelagu. Szybko podchwyciły jazz, rock and roll i pop. U związku XX wieku karaoke stało się narodową rozrywką Filipińczyków, jednak jak owe zespoły znalazły się w Dubaju i jaki jest obecny los tychże muzyków, będą mogli Państwo przeczytać na stronie Radia Wnet, wnet.fm, w skrypcie przeglądu prasy arabskiej. Ja dziękuję Państwu, kłaniam się i życzę miłego wieczoru. Bardzo dziękujemy. Przegląd prasy arabskiej jak co czwartek w wykonaniu Macieja Jastrzębskiego. Oczywiście dziękujemy i także życzymy pięknego wieczoru.